So my name is Brother John Bosco. I am from England, but our community is from America. It's called the Franciscan Friars of the Renewal. And it was founded in the Bronx in 1987 by 8 Capuchin Franciscans who left. So, brat John Bosco, jestem angielskim zakonnikiem, który jest franciszkaninem, franciszkański zakon odnowy, który powstał w 1987 roku. So it was a renewal order to go back to the spirit of Saint Francis. Jest to zakon, który powstał, żeby odnowić, być bardziej radykalny, odnowić zakon franciszkański i wrócić do korzeni, tak jak Franciszek. So we have 4 houses in Europe, 2 in England and 2 in Ireland. Mamy 4 domy zakonne w Anglii, 2 w Wielkiej Brytanii, 2 w Anglii i 1 w północnej Irlandii, 1 w Irlandii. And I live in the one in the north of England, in Bradford. A ja mieszkam w Bradford, gdzie jest na północy Anglii. My name is Father Francesco from Sydney, Australia, and I have been a Franciscan Friar of the Renewal since 2006. Mam na imię ojciec Franciszek, jestem z Sydney, z Australii i jestem zakonnikiem od 2016 roku. Szóstego, przepraszam. I now live in Derry in Northern Ireland, and we are here in Poland for the weekend for retreat conferences on the charisms. A teraz mieszkam, jestem zakonnikiem i mieszkam w Derry, to jest na północy Irlandii, i jestem teraz tutaj w Gdańsku, żeby odprawiać rekolekcje w Sopocie o charyzmatach. I poprosimy księdza Wojtka Lange, proboszcza parafii w Sopocie, o podanie planu, jak wygląda spotkanie z braćmi, wspólna modlitwa, jak to wszystko będzie się kształtowało w najbliższych dniach. Zaczynamy dzisiaj, 5 maja. Wszystko odbywać się będzie w Kościele Gwiazdy Morza w Sopocie i początek o godzinie 19.30. Zaczniemy od rozeznawania charyzmatów w postaci pewnej ankiety, i zakończymy modlitwą, a główna część będzie miała miejsce w sobotę od godziny 9.30 do 18.00 w czasie tego całego dnia będą i konferencje głoszone przez braci, i modlitwa, i też zakończymy to wspólnym uwielbieniem, a takim momentem już takim kulminacyjnym będzie niedzielna msza święta o 14.00 z modlitwą o uzdrowienie. I to jest te 3 dni rekolekcji. Sopot, Kościół Gwiazdy Morza. Zapraszamy przede wszystkim członków wspólnoty Maranata, obecnych i tych, którzy zetknęli się z tą wspólnotą, ale też wszystkich, którzy mają doświadczenie odnowy w Duchu Świętym, modlitwy do Ducha Świętego czy wylania Ducha Świętego. A więc chodzi o pogłębienie tego doświadczenia miłości Pana Boga, obecności Ducha Świętego w życiu chrześcijanina.